jestem nikim, wyrywam tylko chwast. Psy 2, najnowszy film Władysława Pasikowskiego. Psy 2, ostatnia krew. Postanowiłem, że dzisiaj zrobię dobry odcinek, mianowicie na który czekaliście, czyli o Psy 2, ostatnia krew, prawdziwe wydarzenia z filmu Władysława Pasikowskiego. Co prawda, ostatnia krew ma znacznie mniej tych prawdziwych wydarzeń niż pierwsze psy, które omawiałem. Jeśli nie widzieliście, to odsyłam was do filmu, ale postanowiłem gdzieś tam wyłuskać co się dało, to postanowiłem gdzieś tam wyłuskać i parę rzeczy dało się przyrównać do prawdziwych wydarzeń. Zatem zapraszam was na odcinek. Pierwszą sceną, jaką widzimy w filmie, jest sytuacja wojny z Bośni i Hercegowiny, w której uczestniczy Radosław Wolf, grany przez Artura Żmijewskiego. I ta sytuacja również jest sytuacją prawdziwą, ponieważ wojna w Bośni i Hercegowinie toczyła się akurat w latach 1992-1995 i była konfliktem, który miał miejsce na terenie byłej Jugosławii już po jej rozpadzie. Była to wojna domowa między różnymi grupami etnicznymi, a głównymi stronami konfliktu byli Bośniacy, Serbowie, którzy dążyli do autonomii lub przyłączenia się do Serbii, oraz władze Republiki Bośni i Hercegowiny wspierane od pewnego momentu przez Chorwatów, i w wyniku tej wojny doszło do ogromnych strat ludności cywilnej. Były czystki etniczne, masakry, które były bardzo powszechne, a liczba ofiar wahała się od 97 tysięcy do 100 tysięcy ludzi. Byli również brani niewolnicy i o tym później, ale niektóre źródła nawet podawały, że mogło być 200 tysięcy ofiar, a ponad 1 800 000 zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów w wyniku działalności wojennej. I była to taka najbardziej tragiczna wojna w Europie po II wojnie światowej. Jednak w 1995 roku, po 4 latach walki, międzynarodowe naciski, zwłaszcza ze strony NATO, doprowadziły do zakończenia konfliktu i układ pokojowy w Dayton zyskał uznanie międzynarodowe i przyniósł zakończenie działań wojennych. Jednak region nadal pozostaje pod wpływem konfliktów i napięć etnicznych, choć od tamtej sytuacji pewna tutaj sytuacja uległa poprawieniu. W następnej scenie z pewnością kojarzycie, gdzie Sławomir Sulej gra postać, która za chwilę zostanie stracona. Jeszcze wtedy to była o możliwość kary pozbawienia życia w więzieniach i słyszycie ten słynny monolog o wyrwaniu chwasta. Wiele osób nie wie, ale ten monolog opiera się na historii prawdziwej postaci, na postaci Tadeusza Węcla, który miał dość przykre i obciążające życie, ponieważ przeżył rozwód rodziców, które miało miejsce zaledwie kiedy ten miał 2 latka. Jego matka znalazła sobie wtedy nowego partnera, a ojciec zabrał ze sobą brata Węcla, pozostając Tadeusza bez jakiegokolwiek oparcia. Młody chłopiec trafił do adopcji, gdzie jego los nie był zbyt ciekawy, bo po kilku latach matka zastępcza również postanowiła się nim nie zajmować i pozostawiła go pod opieką współlokatorki, co miało w Tadeuszu wyzwolić taką nienawiść do traktowania w zły sposób małoletnich. Nie lubił nieopiekuńczych matek, patologicznych matek, i w miarę dorastania Węcel popadał w bardzo złe towarzystwo, był zaangażowany w liczne
przestępstwa, kradł, podpalał. W wieku nastoletnim dowiedział się, że jego biologiczna matka żyje i skłoniło go to do próby odnalezienia jej. Niestety te starania były przerwane przez własne przewinienia kryminalne, bo Wenzel wchodził i wychodził z więzień i dopiero w wieku 20 lat odzyskał jakąkolwiek wolność. No ale bardzo, bardzo nie podobało mu się, kiedy matki źle traktowały swoje dzieci i nazywał takie matki chwastami, które trzeba wyrwać. Spotkanie z biologiczną matką Wenzla okazało się jednak ogromnym rozczarowaniem, bo kobieta nie wykazywała jakiegokolwiek zainteresowania synem, a wręcz próbowała się go pozbyć. Tadeusz był rozczarowany, rozgoryczony, przekształcił się w recydywistę, popełniał kolejne przestępstwa. Jego życie toczyło się w błędnych kręgach i po prostu ciągłe powroty wychodzenia z więzienia stały się normą. Był osobą po prostu głęboko zdemoralizowaną. W pewnym momencie Wenzel postanowił jednak, kiedy odnalazł tą matkę, no to zamiast tego postanowił, no, dość źle ją potraktować. Mianowicie próbował pozbawić tlenu własną matkę, którą spotkał po latach. Nie mógł pogodzić się, że ta dalej go odrzuca i postanowił ją ukarać. Robił też przy tym różne zniszczenia w jej życiu. Komplikował jej życie, rozpuszczał na jej temat plotki. No, próbował jakkolwiek zatruć życie własnej matce. Przez kolejne lata Wenzel oscylował między więzieniem a zakładem psychiatrycznym, bo no jednak okazało się, że miał jakiś rodzaj traumy i jego życie było pełne zamętu i cierpienia. Sytuacja ta utrzymywała się aż do 1976 roku, jak znalazł schronienie u swojego kolegi z więzienia, Jerzego K. I w trakcie wspólnej libacji w Wigilię Wenzel i Jerzy dali pieniądze pijącej towarzyszce Janinie M., która dostała pieniądze tylko z tego względu, żeby zająć się swoimi dziećmi i kupić im jak na tamte czasy no taki rarytas wśród owoców, jakim były pomarańcze. Jednak matka okłamała ich i postanowiła te pieniądze przepić, co bardzo rozłościło Wenzla i uruchomiło w nim wspomnienia. No, Wenzel również pozbawił ją tlenu i to przestępstwo skazano go na karę pozbawienia życia, która była jeszcze wtedy w Polsce legalna. Twierdził, tłumacząc się w obronie, że kiedy atakował Janinę M., to widział twarz własnej matki, której bardzo nienawidził. Po pewnym czasie, dzięki apelacji, wyrok na Wenzla zmieniono na 25 lat więzienia. No i trafił do jego celi Jan G. Jan G. wyrażał chęć dokonania zamachu na papieża i twierdził, że zrobiłby to lepiej niż Ali Akcza. Wenzel, znając tą sytuację, będąc osobą równocześnie, będąc oczywiście tutaj osobą wierzącą, no to również postanowił zaatakować swojego współwięźnia i pozbawić go życia. No i ta sytuacja stała się inspiracją dla Pasikowskiego. Zresztą warto wspomnieć, że w ostatnim psie również pojawia się postać Sławomira Suleja, który opowiada tymczasem historię z gazety, która mówiła o szpitalu pielęgniarskim koło parku Skaryszewskiego i słynnym obnażeniu się tam ekshibicjonisty. Pasikowski lubi przemycać takie historyjki do swoich filmów. Teraz przechodzimy do kolejnej sytuacji. A ja cię widzieć, Waldzio. Kapitan Stopczyk i major Walenda. Myślałem, że nie żyjemy. Kojarzycie, że po zmianach ustrojowych Walenda i Stopczyk wracają do wydziału? To nie jest nieprawda, że po zmianach ustrojowych ludzie, których wcześniej wypędzało się ze stołków, to również potem na nie wracali. Wydarzenie, w którym Walenda i Stopczyk wracają na wydział i degradują nowego, nie jest przypadkowe, ponieważ wynikało to z politycznych zmian i reorganizacji po wyborach w 1993 roku, gdzie zwyciężyła koalicja Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe. SLD było formacją polityczną, która znaczna część członków i działaczy miała swoje korzenie jeszcze w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. No i
po prostu ci ludzie potem byli obsadzani na różnych faktycznie stanowiskach. Po zwycięstwie SLD i PSL nowa władza zaczęła obsadzać kluczowe stanowiska swoimi ludźmi, co jest typowe po zmianie partii rządzącej. Jednak istnieje pewna ironia w tym kontekście, bo wielu polityków SLD, włączając w to dawnych komunistów, zostali oni odsunięci wcześniej od władzy po 1989 roku i polegało to na usunięcie byłych komunistycznych działaczy z kluczowych stanowisk i wprowadzenie nowych ludzi do rządu i administracji. Jednak po zwycięstwie w 1993 wiele osób, które wcześniej straciły wpływ i stanowisko, wracało jakby nigdy nic do polityki i obsadzało kluczowe stanowiska jako ministrowie, jako senatorowie, posłowie, po prostu wrócili do korzeni tylko pod innymi barwami. Teraz przechodzimy do kolejnej sytuacji, która łączy się z tym słynnym zabraniem przez Franca samochodu metodą piłeczki do tenisa. No i Franz, który był wyposażony w dziurawą piłeczkę do tenisa, próbował ją po prostu wykorzystać do otwarcia zamka w aucie. I taka technika okazała się mitem i nawet słynni pogromcy mitów przetestowali ten pomysł, ale okazało się to kompletnie nieskuteczne. I jedyną rzeczywistą skuteczną metodą jest użycie długiego, sztywnego drutu, na przykład pochodzącego z wieszaka, i to udało się na tych testach dokonać. Jednak warto wspomnieć to, o czym mówiłem, że pewna linia starszych modeli Mercedesa faktycznie posiadała zamki operowane powietrzem, ale mechanizm ten działał na zasadzie tworzenia podciśnienia, a nie nadciśnienia. Dlatego wtłoczenie powietrza do zamka nie przyniosło żadnych efektów. Plus, do czego to nawiązuje? Nawiązuje to do sytuacji, bo akurat stało się to na stacji benzynowej i warto wspomnieć, że już wtedy zaczęły się szajki złodziei samochodów, którzy po prostu czatowali na różnych wyjazdówkach, stacjach benzynowych i oczekiwali na często zagranicznych turystów, którzy poruszali się ekskluzywnymi samochodami. I w tamtym czasie dochodziło właśnie do kradzieży samochodów, najczęściej w takich właśnie miejscach jak stacje benzynowe, wyjazdówki. I zresztą zobaczcie, że pomylili ich często z Niemcami właśnie. Poza tym samochód, którym potem jedzie Linda, Żmijewski i Pazura, czyli jadą w Audi, to jest to model samochodu, który również był często padał ofiarą łupów złodziei samochodowych. Pan Maurer, Wolf mówi, że wy pokupali u niego oruże. Teraz przechodzę do takiej dość jasnej chyba i ostatniej ciekawostki, ponieważ w filmie jawnie mamy tutaj kwestię szmuglowania karabinów, kontaktów z rosyjską mafią, która się układa z dyplomatami w Polsce. No i również Pasikowski nagłośnił po prostu przez film to, że faktycznie zaczęły być takie rzeczy, że nasi tutaj koledzy zaczęli przyjeżdżać, którzy reprezentowali często rosyjską mafię i robili układy, robili różne, handlowali sprzętami, właśnie broń przyjeżdżała do Polski bardzo często z tego powodu, że Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich nie miał co z nią zrobić, dlatego potem Polacy mogli kupować na przykład, jak to się mówiło, wiaderko amunicji i pistolet na stadionie dziesięciolecia przez rosyjskojęzycznych sąsiadów, którzy to sprzedawali. Więc faktycznie istniały wtedy kontakty z rosyjską mafią i warto wspomnieć, że takim znanym reprezentantem, który był brany za członka rosyjskiej mafii i dostał wilczy bilet, że nie może już wrócić do Polski, był Nazar M., czyli słynny kolega Pershinga.
ponieważ była to postać o takim dość niezwykłym życiorysie. Był urodzony w 69 roku i miał dość burzliwą przeszłość. Jego historia zaczynała się od kickboxingu, gdzie osiągał pewne sukcesy, stawał się dość znaną postacią w świecie sportów walki. Jednak jego życie szybko skręciło w nieoczekiwany kierunek, kiedy wziął udział w wojnie w Azji Środkowej. Był uczestnikiem starć i konfliktów, które ukształtowały jego charakter i postawę. Warto też wspomnieć, że właśnie miał on być przyjacielem Andrzeja Kolikowskiego, pseudonim Pershing, jednego z szefów grupy Ożarowskiej, przyjaciela grupy Pruszkowskiej. Ale nie będę się skupiał dzisiaj na sylwetce Nazara M., bo Nazar M. z powodu okoliczności stał się persona non grata i musiał opuścić Polskę. Prowadzi działalność jako tam agent piłkarski, menadżer, bokser, jakiś menadżer bokserski. No i dowodzi to, że życie może być pełne niespodzianek i można jednak się gdzieś tam wyprostować. Niezaprzeczalnie Psy 2 były i są kultowym filmem, do którego każdy z nas lubi wracać. No i powiem wam szczerze, że to by było na tyle z tych wszystkich prawdziwych historii z tego filmu. Nie ma ich dużo, więc mam nadzieję, że nie czujecie się rozczarowani, ale jeśli macie jakiś pomysł, to dajcie mi w komentarzu znać. Tymczasem dajcie łapkę w górę, dajcie suba, pamiętajcie o dołączeniu do mojej grupki Miejsce Zbrodni, czyli True Crime po polsku. Możecie wspierać mnie na buyacoffee.to, jak i możecie wspierać mnie poprzez przycisk wesprzyj, będę mógł wtedy gdzieś tam jeździć, robić materiały. Dajcie komentarz, udostępnijcie film, jeśli możecie. To by było na tyle. Miłego tygodnia, weekendu, kiedy to tam oglądacie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczyska.